Koncerty promenadowe w parku imienia Kościuszki przyciągają szeroką publikę od wielu lat. Podczas tegorocznych koncertów nie jest inaczej. 21 lipca w otoczeniu przyrody można było wysłuchać występu Retro Orkiestra w programie Swing Jazz Bossa Nova. Często goszczą tutaj w czasie koncertów promenadowych. Podobają się, ponieważ mają bardzo bogaty repertuar, dobrze zaaranżowany. Dzisiaj będą to po prostu standardy muzyki, począwszy od pięknych melodii z filmu Czarny Orfeusz, poprzez Fly Me to the Moon, czyli piosenka, którą się w tej chwili gra na okrągło, dlatego że przecież wczoraj minęło 50 lat od tego, jak człowiek stanął na Księżycu, przez wszystkie przeboje typu The Shadows of Your Smile, Cheek to Cheek, Girl from Ipanema. Także proszę Państwa, dziś repertuar jazzowo-swingowo-bossanowa. Piękny czas, piękna pogoda. Na pewno świetnie się będzie słuchało, bo dobrzy wykonawcy. Niezwykle ciekawy program. Połączyliśmy jazz ze swingiem i z brazylijską bossanową, więc będą klimaty mocno rozkołysane, właśnie jazzujące, sporo improwizacji i do tego w bardzo ciekawym składzie, bo oprócz wokalistki, która będzie, powiedzmy, tutaj przewodziła nam, mamy świetny skład instrumentalny i dosyć niespotykany. Akordeon, kontrabas i instrumenty perkusyjne. No bardzo nam się dobrze gra w Katowicach, bardzo nam się dobrze gra w Parku Kościuszki przed publicznością, która no jest już chyba wyedukowaną publicznością, wie, czego oczekuje i bardzo żywo reaguje na to, co chcemy jej zaproponować ze sceny. Sprawdźmy, jak wygląda noc wśród planet. Proszę Państwa, te koncerty funkcjonują, istnieją tutaj w tym parku, w tym samym miejscu od ponad 20 lat i niezmiennie cieszą się taką samą popularnością. Przychodzi ponad 1000 osób. Pytania o te koncerty już od maja się słyszy, czy będą na pewno, a repertuar i zapraszane zespoły przez organizatorów, przez Katowice Miasto Ogrodów gwarantują, że publiczność na pewno wychodzi z nich zadowolona. Koncerty promenadowe od Bacha do Beatlesów odbywają się co niedzielę do końca wakacji, zawsze od godziny 11. 25 sierpnia odbędzie się koncert finałowy z udziałem Karoliny Skrzyńskiej z zespołem. Po prostu